Borcharta poznałem w szkole morskiej jako wykładowcę astronawigacji. Oznaczałem sobie właściwości fizyczne, psychiczne i mentalne danego ucznia. Potem sprawdzałem to według jego danych astrologicznych. Wypowiedź, każde spotkanie zwykł zaczynać od słowa znaczy. Mówił przy tym wolno, cedząc słowa przez zaciśnięte zęby. W 1938 roku na prośbę swojego szkolnego kolegi, kapitana Stanisława Kosko, który pełnił teraz funkcję dyrektora szkoły morskiej w Gdyni, Borchardt obejmuje stanowisko starszego oficera na Darze Pomorza. Uczył spokoju przede wszystkim, bo mówił, że jeśli oficer będzie zdenerwowany przy byle jakiej okazji, to jak on będzie wyglądał, jak on będzie zdenerwowany, jak statek zacznie tonąć, jak będzie naprawdę sytuacja taka bardzo i poważna. Przyjechałem się pożegnać, panie kapitanie. Proszę wybaczyć, że dzisiaj dopiero przyjechałem do pana. Przyjechałem powiedzieć, że nigdy o panu nie zapomnę. Był pan niezawodny w swoim codziennym dniu na morzu. Nigdy nie zadrasnął pan godności osobistej ludzi, a wszystkie uwagi wypowiadane były w miarę możliwości, bez świadków.